Pani marszałek. Bardzo proszę, panie ministrze. Panów posłów proszę o nieprowadzenie w tej chwili rozmowy głośnej. Pana ministra proszę o zabranie głosu. Jeszcze raz. Pani marszałek, panie premierze, panie posłanki, panowie posłowie. Zacznę przewrotnie. Dziękuję wnioskodawcom za tę okazję do odniesienia się do tych zarzutów, nazwijmy to tak delikatnie. Wyrażę dosyć naiwny apel i nadzieję, że możemy liczyć na jakąś merytoryczną dyskusję w tej sali. To wiemy. Choć warto odnotować, że generalnie znakomita część wnioskodawców, którzy podpisali się pod wnioskiem o wotum nieufności dla mnie, to zaplecze rządów, które już w Polsce miały okazję pokazać, co potrafią w dziedzinie infrastruktury zrobić. I które generalnie można skonstatować, iż były bardzo wierne zasadzie budowania w stylu 3N. Po pierwsze, najwolniej, najdrożej i najopieszalej. Dołożyłbym jeszcze czwarte E dla pani Beaty Kempy zwłaszcza. Czwarte N nie da się. Polska od 2007 roku to stale największy plac budowy w Europie. Nadganiamy nie tylko stracone lata PRL-u, ale też nieudolność rządów naszych poprzedników. W zasadzie na funkcji ministra odpowiedzialnego za infrastrukturę, za transport i za budownictwo prędzej czy później trzeba spodziewać się wniosku o wotum nieufności. Mój poprzednik miał 3 takie wnioski i pierwszy otrzymał po 19 miesiącach urzędowania. W zasadzie prawie, że tak samo jak ja. Czekałem na ten wniosek i przyznam szczerze, że pierwsze głosy pojawiły się w bardzo smutnych dla nas wszystkich okolicznościach w kontekście katastrofy pod Szczekocinami. Tak na dobrą sprawę jeszcze nie zdążyłem wyjść ze szpitala od rannych kolejarzy, kiedy słyszałem dymisja, dymisja. Ci, którzy przez wiele lat byli również odpowiedzialni za stan kolei, chętnie ustawili się w kolejce do krytyki. Dzisiaj, przynajmniej we wniosku pisanym, bo w uzasadnieniu znanego eksperta od infrastruktury z Solidarnej Polski tego nie słyszeliśmy, ale we wniosku pytacie, co z bezpieczeństwem na kolei. Pytacie, co z programem Nowaka. I muszę powiedzieć, przyznać, że jest przynajmniej postęp, bo przynajmniej odnotowaliście ten fakt, że myśmy jako pierwsi taki program przygotowali. 10-punktowy program, wspólnie przygotowany na Zespole do Spraw Bezpieczeństwa na Kolei ze związkami zawodowymi, obejmuje bardzo konkretne punkty do realizacji. Podstawowa, zasadnicza sprawa, ustawa o szkoleniu maszynistów jest w Komisji Infrastruktury, jest po pierwszym czytaniu. Założenia do ustawy o czasie pracy na kolei. Absolutna rewolucja, jeśli chodzi o czas pracy na kolei. Konstytucja dla maszynistów, dyżurnych ruchu, dla pracowników na kolei jest uzgadniana i przygotowywana również z partnerami społecznymi i niedługo trafi na Radę Ministrów. Kolejne bardzo konkretne działania, bo staram się maksymalnie jak się da z tego wniosku wycisnąć merytorykę i odnieść się do tych zarzutów, na ile one zasługują na odniesienie. Traktujemy Wysoką Izbę bardzo poważnie, zwłaszcza opinię publiczną, dlatego chcemy bardzo konsekwentnie rozliczać się ze wszystkich przyjętych na siebie zobowiązań. W programie na rzecz bezpieczeństwa mówimy o poprawie bezpieczeństwa również na przejazdach kolejowych. To do 2015 roku przebudowujemy 1400 przejazdów kolejowych, na których również śmierć zbiera swoje żniwo wskutek potrąceń. Aż 4148 nowoczesnych rozjazdów jest zabudowywanych na polskich torach w ramach projektów inwestycyjnych, również do 2015 roku. Mówicie tak głośno i ochoczo
że kolej jest w złym stanie. A w jakim ma być stanie, jak wasze rządy nie zrobiły prawie nic, aby poprawiać jakość na kolei? Kiedy rok temu obejmowałem urząd ministra transportu, również na spotkaniu z kolejarzami powiedziałem tak, to będzie kadencja poświęcona sprawom kolei, to będzie kadencja kolejowa. I tak też robimy. Staramy się szybko osiągać szybkie zwycięstwa, by poprawić jakość usług na rzecz naszych pasażerów. Postawiliśmy wreszcie pasażera w centrum uwagi. Wielu to się nie podoba, ale jest wreszcie podmiotem zainteresowania, a nie tylko przedmiotem przewozu. Wdrożyliśmy nowe standardy utrzymania linii, zwłaszcza w czasie zimy. Lepiej wprowadziliśmy rozkład jazdy, niż miało to miejsce do tej pory. Poprawiliśmy serwis usług wobec klienta. Wprowadziliśmy w końcu rewolucyjny program Twoja Kolej i go bardzo konsekwentnie realizujemy. Doszliśmy do wniosku również, że trzeba bardzo gruntownych zmian, również w obszarze kadr. Dlatego wymieniliśmy kadry w grupie PKP i tak przez was wyśmiewani i znienawidzeni menadżerowie zajęli się wreszcie zmianą PKP. Wiem, że się to nie podoba, zwłaszcza jak porównacie swoje pseudoosiągnięcia z przeszłości, ale naprawdę zaczynamy zmieniać polską kolej. Przecież nie od razu będą nowoczesne i wygodne pociągi, skoro średni wiek wagonu PKP to 28 lat. Ale to nasz rząd, jeszcze poprzedni rząd premiera Tuska z ministrem Grabarczykiem na czele, zakontraktował zakup nowoczesnych pociągów Pendolino. To wczoraj otwarto oferty na zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych na 160 km na godzinę o wartości 1,5 miliarda złotych. To do 2015 roku w ramach tego wielkiego programu modernizacyjnego na kolei, o którym również mówił premier w czasie swojego drugiego exposé, PKP Intercity będzie dysponowało 1000 wyremontowanych i nowoczesnych wagonów plus nowymi elektrycznymi zespołami trakcyjnymi. Zwłaszcza do obsługi dalekich połączeń, które są takim upodobaniem dla pana posła Jakiego. Do 2015 roku na ten cel wydamy dodatkowo około 4 miliardów złotych. Powoli, tak jak pociąg, rozpędza się, tak powoli rusza ta lokomotywa do zmian z tym pociągiem i wjeżdża na te lepsze tory, tak żeby w 2014 roku na święta Bożego Narodzenia móc pojechać polskim pociągiem Pendolino na E65 między Gdańskiem a Warszawą w 2 godziny 45 minut, a między Warszawą i Krakowem w 2 godziny 15 minut. A po zabudowaniu w całości ETCS dla pana posła wnioskodawcy, to elektroniczny system sterowania ruchem. Do zabudowania pełnego ETCS na CMC i E65 od Gdańska do Warszawy skrócimy jeszcze ten czas przejazdu w 2015 roku. Zmieniliśmy strategię prywatyzacji PKP Cargo. Z inwestora strategicznego na debiut giełdowy. W tym roku będzie gotowy projekt emisyjny. Wprowadziliśmy pełną rezerwację miejsc w pociągach TLK, żeby już nie było dantejskich scen wsiadania przez okno. Żeby każdy wiedział, że jak kupuje bilet, to ma miejsce w TLK. Wprowadzono elastyczną siatkę cenową, czego wcześniej nie było. Trudno sobie to wyobrazić, ale wcześniej tego nie było. Elastycznej siatki cenowej za bilety. Im wcześniej, tym taniej i na pewno z gwarancją miejsca. Prowadzimy trudną i bolesną restrukturyzację w polskich liniach kolejowych. Trzeba ograniczyć koszty funkcjonowania naszego zarządcy infrastruktury, bo bez tego nigdy nie obniżymy stawki dostępu, a to jest nasz cel. Potrzebne są zmiany restrukturyzacyjne, ale takie, które w najmniejszym stopniu będą dotykały kolejarzy i pracujących tam ludzi. Optymalizujemy linie i polemizuję z tego miejsca z tym niepotrzebnym, nazwę to najdelikatniej, pomówieniem o likwidację linii. Pańskie wystąpienie, panie pośle, roiło się od nieprawd i nieścisłości, ale to już zostawmy, nie będziemy się znęcali nad wnioskodawcą. Optymalizacja linii oznacza czasowe wyłączenia linii, a nie likwidację. Zawsze tam, gdzie samorząd chce przejąć linię kolejową,
będzie mógł przejąć to samorząd. Zmniejszamy dług PKP SA z 4,3 miliardy w roku 2011 do 3,3 miliardy w 2013, o cały miliard złotych. Wynegocjowane zmiany w ulgach dla kolejarzy dały spółkom z grupy PKP oszczędności na poziomie 200 milionów złotych. O tym warto pamiętać. Jedna uwaga, bo to się też pojawiało jako zarzut do Ministerstwa Transportu. Ja nie uchylam się od odpowiedzialności i potrzeby wypracowania dobrych rozwiązań i takiej naprawy systemu związanych z przewozami regionalnymi, ale elementarna rzetelność wymaga, żeby pamiętać, że PKP podlegające ministrowi transportu odpowiada za przewozy międzywojewódzkie i międzynarodowe, a za przewozy regionalne odpowiadają marszałkowie. Jestem w stałym kontakcie z marszałkami województw, chcę im pomóc w restrukturyzacji przewozów regionalnych, bo w tym kształcie ta spółka się nie utrzyma i wszyscy to już dzisiaj wiedzą, że generuje gigantyczne straty. Wbrew oczywistym faktom, co też czasami na tej sali tutaj słyszeliśmy, wbrew oczywistym faktom wyznawcy klęski, ci herosi, którzy się podpisali pod wnioskiem o wotum nieufności, powtarzają, że zagrożone są środki Unii Europejskiej na kolej. To nieprawda, też powiem delikatnie. Naszym wspólnym sukcesem z panią minister Bieńkowską z ostatnich tygodni jest zwiększenie przez Unię Europejską dofinansowania do projektów kolejowych. Wiem, że się niechętnie słucha takich rzeczy, ale to są oczywiste fakty. Nie ma żadnego ryzyka wykorzystania środków unijnych na kolei. I albo nie wiecie, to nie zabierajcie głosu w dyskusji, albo wiecie i celowo tego nie mówicie, co świadczy o waszym cynizmie, że ponad 60% całej alokacji unijnej jest w podpisanych umowach. W podpisanych umowach PLK ma 25 miliardów złotych już rozdysponowanych. Certyfikacja zwiększyła się czterokrotnie na środkach unijnych dla PKP PLK, a wiele jeszcze projektów czeka na decyzję o dofinansowaniu, jak chociażby dosłownie z ostatnich dni decyzja na dofinansowanie Rembertów Sadowne na linii E75, czyli początek Rail Baltiki za 1,6 mld złotych. Kolej w Polsce będzie się rozwijać, bo to jest kadencja na rzecz polskiej kolei. Ale, żeby mieć cały prawdziwy obraz rzeczywistości, to spójrzmy, ci, którzy tak ochoczo podpisują się pod tym wnioskiem o wotum nieufności, spójrzmy, jakie ci tytani polskiej budowy mają osiągnięcia z czasów swoich rządów. SLD, które podpisało się pod wnioskiem o wotum, nie całe, ale do tego jeszcze wrócę, wydało na wydatki na modernizację kolei 8 miliardów złotych w czasie swoich rządów. PiS, którego fragmencikiem była Solidarna Polska, wydało 6,7 mld złotych. Platforma i PSL 26 miliardów złotych. Dobrze, zobaczmy, jak wygląda długość wyremontowanych torów, tych naszych bohaterów od budowania polskiej infrastruktury. Za SLD 829 km wyremontowanych torów. Za PiS-u 1079 km wyremontowanych torów. Za Platformy i PSL-u 3721 plus nowe przetargi otwierane. Rozjazdy kolejowe, bo one są związane z bezpieczeństwem, o którym tak głośno mówicie, na którym wam tak zależy. SLD 529 zabudowanych nowych rozjazdów, PiS 683 nowe rozjazdy, rząd Platformy i PSL-u 2100 nowych rozjazdów. Dobrze, komfort i jakość świadczonych usług na rzecz pasażera. O tym głośno przecież tyle mówicie. Pan pokazywał mi pasażera na gapę, specjalista od robali. SLD 550 milionów złotych wydało na remont taboru. PiS
382 miliony złotych. Platforma Obywatelska i PSL 2 miliardy 173 miliony złotych plus nowe przetargi, o których powiedziałem. Dobrze, mówicie o bezpieczeństwie. To może budżet UTK porównamy za poprzednich rządów i za nasz. Urząd Transportu Kolejowego. To jest władza bezpieczeństwa na kolei. Na końcówce SLD 12,7 miliona złotych budżet UTK. W 2007 roku na końcówce PiS-u 14 milionów złotych. W 2013 roku 26,6 miliona złotych. Dwa razy więcej niż to, co wydawał poprzedni rząd Jarosława Kaczyńskiego na bezpieczeństwo związane z funkcjonowaniem Urzędu Transportu Kolejowego. Dobrze. Fundusz Kolejowy, czyli to, z czego finansujemy remonty i utrzymanie linii kolejowych. 2006 rok, pierwszy rok rządów PiS-u, 209 milionów złotych. W 2007 to już był budżet, za który w pełni odpowiadałem. 396 milionów złotych. W 2013 roku rząd koalicji PO-PSL 1 231 milionów złotych. Cztery razy więcej. Będziecie się wstydzić, jak dzisiaj mówicie o tym, jaki jest stan kolei. To mnie nawet nie dziwi, że pan mówi o perspektywie finansowej, bo powinien pan wiedzieć, że fundusz kolejowy to są środki z budżetu państwa wprost, a nie z funduszy unijnych, więc proszę nie mówić takich rzeczy, ale to rozumiem. Druga okazja, kiedy myślałem, kiedy ta msza w intencji klęski Polski tak przetaczała się przez Polskę w wykonaniu posłów opozycji, no to było Euro 2012. To guru wasze, które tak często się pojawia, że niczego nie będzie, nie uda się. Wtedy też to mówiliście. Kibice wyjadą zawiedzeni. Nie będzie jak dojechać. Mimo potężnych problemów, o których wszyscy doskonale wiemy, na autostradzie A2 między Strykowem a Konotopą udało się skończyć ten odcinek na czas. I powiem zupełnie szczerze, z takiego doświadczenia osobistego, nie jeleń, tylko łoś i nie na tym, tylko na innym odcinku, ale coś panu dzwoni i do końca pan wie. Ale to... Mimo, i powiem szczerze, kiedy spotykałem się, kiedy jeździłem tam do tych ludzi, którzy naprawdę dzień i noc pracowali nad kładzeniem kolejnych warstw asfaltu, i kiedy z nimi rozmawiałem, to oni mnie pytali wprost, dlaczego tak nas atakują ludzie, dlaczego tak mówią, że się nie uda, że przy my tu ciężko pracujemy, dlaczego próbują deprecjonować to, co z takim ciężkim mozołem próbujemy zrobić. Co miałem im powiedzieć? Że po prostu źle życzycie Polsce i im? Żeby się nie udało? Żeby euro się nie udało? Nie. Mówiłem, dacie radę i dali radę, za co im serdecznie z tego miejsca po raz kolejny będę dziękował. Mówiliście, pociągi na euro nie dadzą rady. Kolejarze perfekcyjnie rozwieźli i przywieźli wszystkich kibiców na mecze i po meczach. Mówiliście, lotniska nie dadzą rady. Nowe porty lotnicze w Gdańsku, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Warszawie obsłużyły natłok samolotów i profesjonalnie obsłużyły cały ruch lotniczy. I tylko przez zwykłą rzetelność i uczciwość, zwłaszcza ta część sali, powinna w tej sprawie siedzieć cicho, bo kiedy oddawaliście nam rząd w 2007 roku, UEFA wszystkie wskaźniki infrastrukturalne pokazywała na czerwono. Polsce w 2007 roku groziło odebranie turnieju euro. A w 2012 roku wszystkie obszary związane z infrastrukturą na zielono. Piszecie we wniosku,
Piszecie we wniosku: katastrofa z budową dróg. Wiem, zwłaszcza jak się porównacie do tego, co zrobił rząd PO-PSL od 2007 roku. Po pierwsze, zacznijmy jedną prostą bardzo rzecz. Drogi lokalne, bo rząd jest odpowiedzialny za budowanie, remonty i utrzymanie dróg krajowych. Ale są też w Polsce przecież drogi lokalne. Jak mówi Janusz Piechociński, Polska czy ten kraj za wielkim miastem. Dobrze, wydatki na budowę i modernizację dróg lokalnych. Za SLD 1 400 000 000 zł. Za PiS tylko 609 milionów złotych. Za PO-PSL razem z programem dróg lokalnych 5,7 miliarda złotych. Wykonanie, a nie plan. Weźmy pod uwagę tylko autostrady i drogi ekspresowe. Za SLD 194 kilometry wybudowanych. Za PiS 149 kilometrów wybudowanych dróg. Za PO-PSL 1500 kilometrów wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych. A w ramach wszystkich dróg lokalnych, wielkich przebudów, obwodnic, nowych ekspresówek, autostrad, to jest ponad 2,5 tysiąca kilometrów wybudowanych nowych dróg. W tym czasie wyremontowano 5 tysięcy kilometrów dróg krajowych, a w ramach programu dróg lokalnych 10 tysięcy kilometrów dróg lokalnych. A jakie krajowe, panie ministrze? Przed chwilą powiedziałem. Jeśli chodzi o... Panie pośle, panu zaszkodzi, jak będzie pan tu. Wiem, że to się wielu nie podoba, ale Polska w budowie trwa. Właśnie chcę Wysoką Izbę poinformować, że na rząd skierowaliśmy nowy pakiet przetargów drogowych do ogłoszenia w najbliższych kilku tygodniach. To jest ponad 50 nowych przetargów na ponad 700 kilometrów nowych dróg ekspresowych za 31 miliardów złotych. W związku z tym, że mimo waszej propagandzie klęski, tej modlitwie o klęskę, udało się wynegocjować duże pieniądze z Funduszu Spójności dla Polski na lata 14-20. W związku z tym, żeby szybko móc ich użyć, już teraz ogłaszamy przetargi do budowy do uruchomienia w 2014 roku. Ponad 50 przetargów, ponad 700 kilometrów nowych ekspresówek, ponad 31 miliardów złotych. W tym S3 na odcinku Sulechów-Lubawka, S5 w całym przebiegu od Poznania do Wrocławia i w przebiegu od Gniezna do Mielna, w następnych latach aż do Bydgoszczy, S7 Olsztynek-Miłomłyn, Nidzica-Napierki, Radom-Skarżysko-Kamienna wraz z obwodnicą Radomia, Chęciny do granicy województwa świętokrzyskiego, czy tak potrzebny w Krakowie i Gołomska-Christobotewa, ten fragment już z siódemki, o który tak bardzo zabiegali posłowie Platformy i PSL z Małopolski, będzie robiony. S8 na odcinku Radziejowice-Paszków, S8 na odcinku granica województwa mazowieckiego do Zambrowa, czyli w kierunku Białegostoku, czy odcinek brakujący Wiśniewo-Jarzewo. S17 na odcinku Zakręt-Kurów, S19 na odcinkach obwodnica Lublina, zachodni fragment, na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ Stoberna, węzeł Świlcza do węzła Rzeszów Południe, czy S51, czyli połączenie Olsztyna z S7 Olsztyn-Olsztynek. Od 2013 roku, to o czym powiedziałem, rozpoczynamy nową perspektywę budżetu unijnego i do 2020 Polska domknie sieć autostrad i dróg ekspresowych. Główne ciągi dróg ekspresowych i autostradowych zostaną ukończone. Polska stanie się wreszcie nowoczesnym, dobrze skomunikowanym drogowo krajem Unii Europejskiej. Połączymy główne miasta w Polsce ze sobą. Rzeszów z Lublinem przez S19 i dalej z Warszawą przez S17. Wrocław z Poznaniem przez S5, o czym mówiłem.
Szczecin z A2 i dalej aż do granicy z Czechami przez S3. Zbudujemy Zakopiankę do Rabki. S7 na całym przebiegu od Gdańska do Krakowa i S8 aż do Białegostoku, S61 od S8 aż do Budziska z obwodnicą Suwałk. Bydgoszcz połączy się z Toruniem przez do A1, przez S10, a za dwójką przez S5 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Stawiacie absurdalny zarzut, wspominał o tym prezes Rady Ministrów. Absurdalny, nieprzyzwoity zarzut o najdroższych drogach autostradowych w Polsce. Z tego miejsca prezes Jarosław Kaczyński powtarzał te nieprawdziwe brednie. Kilka przykładów cen. Austria 13 milionów euro, Irlandia 10, Węgry, wasz taki przykład, 12 milionów euro. Premier już o tym mówił, więc nie będę dalej tej listy wymieniał. Ale jedno bardzo proste ćwiczenie, które obala cały wasz faryzeizm w tej kwestii, czy pokazuje cały wasz faryzeizm, to tak naprawdę zadajmy sobie pytanie, kto budował drogo, pani poseł? Załóżmy 3-procentową inflację roczną. To wyjdzie nam, że SLD budowało za 11,2 miliona euro za kilometr, PiS prawie 14 miliona euro za kilometr, a rząd Platformy 9,6 miliona euro za kilometr. Kto budował drożej? Kto? Krzyczycie o drogiej S8, Konotopa Powązkowska. Tak, to prawda, tu w Warszawie. 200 milionów za kilometr. Tylko jak zaczynacie powtarzać te brednie, to najpierw sprawdźcie podstawowe fakty. Projekt i przetarg ogłosił rząd Jarosława Kaczyńskiego i pan minister Polaczek w tej sprawie, a minister Grabarczyk dostał go tylko do podpisu. Na Komisji Infrastruktury poseł PiSu, niczym genialny adwokat firmy wykonawczej budującej obiekt mostowy MA-532 w Mszanie, Świerklany Gorzyczki, fragment autostrady A1, twierdził, że projekt mostu ma błędy projektowe. Już abstrahuję, powiedziałem, że zachowywał się jak adwokat firmy budowlanej, z którą strona publiczna, rząd, jest w sporze. Ale gdyby sprawdził podstawowe fakty, a może to wiedział i celowo tego nie powiedział, to tym gorzej, to by wiedział, że projekt zlecił i odebrał kto? Pan minister Polaczek. Ale my twierdzimy w oparciu o ekspertów, że projekt jest wykonalny i liczę, że wykonawca dokończy zadanie zgodnie z wytycznymi Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i nie będzie przedłużał czasu na realizację tego zadania. Czas ma do lipca 2013 roku. Kolejny zarzut, który tutaj padał i to jest wyjątkowo nierzetelny. Tabloidy, celebryci i w tym pochodzie politycy opozycji. O co chodzi? O fotoradary. Również dzisiaj zabierają głos ci, którzy byli na tyle nieprzyzwoici, nazwę to delikatnie, że na drodze zasłaniają się immunitetem. Prawda, panie pośle Schmidt? Prawda? Czy ci, którzy świadomie nie chodzą na pocztę, żeby odezwać wezwanie do zapłacenia mandatu, panie pośle Palikot. Ale żeby sprawę uporządkować. Fakt pierwszy. 9 kwietnia 2005 roku rząd SLD przyjęto program na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego Gambit 2005-2013. I w celu drugim przyjęto kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Domyślę również poprzez walkę z prędkością. Pierwszy fakt.
Drugi fakt. Nie, w dokumentach. Drugi fakt. W 2006 roku rząd PiS, wówczas jeszcze z Solidarną Polską w środku, i minister Polaczek, który zapisuje 54 miliony złotych, euro, przepraszam, 54 miliony euro na budowę systemu fotoradarowego w Polsce. I teraz mam do tych bohaterów walki z fotoradarami pytanie, zagadkę. Kto to powiedział? Bezpieczeństwo albo śmierć. Trzeciej możliwości nie ma. Będę bezkompromisowo walczyć o życie i zdrowie na polskich drogach. I miał rację. I mówił dalej. Mamy cel nadrzędny, jakim jest ochrona ludzkiego życia, który uświęcać będzie zastosowane środki. Nawet uświęcać chciał fotoradar. No to chyba podpowiedź jest oczywista. Kto taką wypowiedź dał? To jeszcze trzecie zadanie. Kto jeszcze to powiedział? Kto zapowiedział, że na drodze krajowej numer 8 od Kudowy Zdroju aż do Budziska, około 700 kilometrów, postawi 100 fotoradarów. 700 kilometrów, 100 fotoradarów. Co 7 kilometrów fotoradar. Minister transportu w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, minister Jerzy Polaczek. A przypomnijcie sobie państwo, jak wówczas wyglądała sieć drogowa. Polaczek miał taką zasadę, że nie budował dróg, a chciał stawiać fotoradary. Myśmy tę logikę złamali. Odwróciliśmy kolejność. Fakt trzeci. 8 października 2010 roku. Z inicjatywy poselskiej przyjęto nowelizację prawa o ruchu drogowym, która system fotoradarowy przekazuje z policji do Głównego Inspektora Transportu Drogowego, czyli pod nadzór ministra transportu. Ustawę prowadził kto? Poseł PiSu, pan poseł Krzysztof Tchórzewski. Sprawdźmy, jak głosowała Wysoka Izba. Jarosław Kaczyński za ustawą fotoradarową. Mariusz Błaszczak za. Joachim Brudziński za. Pani poseł Beata Kempa, dzisiaj Solidarna Polska, za. Pan Arkadiusz Mularczyk, dzisiaj Solidarna Polska, za. Pan poseł Dera, nie wiem, Solidarna Polska czy PiS, bo ja już nie pamiętam teraz. W każdym bądź razie za. W każdym bądź razie za. Nawet Antoni Macierewicz był za. Całe SLD za. Janusz Palikot zajęty był budowaniem ruchu swojego imienia i nazwiska i nie brał udziału w głosowaniu. Ale dwóch posłów ruchu Palikota było wówczas w Sejmie. Pan Łukasz Gibała za. Pan poseł Kopyciński za. Nie wykluczam. Cieszę się, że w Sejmie jest inicjatywa poselska, pod którą również jako minister transportu się podpisałem, aby uchylić immunitety dla tych, którzy unikają płacenia mandatów na drogach za wykroczenia drogowe. Najwyższy czas i liczę, że Wysoka Izba, niezależnie od barw partyjnych, tego wstydu się wyzbędzie, bo tak jak zapowiedziałem, tak robię. Główny inspektor transportu drogowego wysyła mandaty do prokuratora generalnego, a potem do marszałka Sejmu z wnioskiem o uchylenie immunitetu, jeśli są na tyle bezczelni, że nie chcą płacić mandatu z fotoradarów. Od początku swojej kadencji, bo to często się pojawia, mówiłem o bezpieczeństwie na drodze, że to jest jeden z moich projektów kluczowych i to zadanie zresztą powierzył mi premier, powierzając mi urząd ministra transportu. Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Po raz pierwszy przygotowaliśmy całościowy, kompleksowy program bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po raz pierwszy w oparciu o znaną i szanowaną w całym świecie eksperckim zasadę 4xE. Engineering, czyli inżynieria po polsku, enforcement, czyli nadzór, emergency, czyli ratownictwo i czwarte E, edukacja. Po raz pierwszy w tych czterech obszarach prowadzimy zintegrowane działania, żeby poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach. W inżynierii budujemy drogi,
remontujemy i przebudowujemy ronda, lewoskręty, stosujemy nowe technologie, żeby było bezpieczniej. W ramach nadzoru właśnie fragmentem jest system fotoradarowy i konsekwentnie będziemy również egzekwowali prawo w tym obszarze, twardo, nawet jak dotyczy to posłów PiS-u. Ratownictwo to nowe helikoptery w ciągu ostatnich 5 lat dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, nowe lądowiska przy drogach, lepszy sprzęt ratowniczy i edukacja to w końcu nowe kampanie społeczne, które również za bardzo niedługo wystartują, promujące pozytywne postawy. Warto sobie w tym miejscu, kiedy mówimy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, uświadomić bardzo jedną smutną rzecz. I to już naprawdę nie jest ani ping-pong polityczny, ani przeciąganie liny w jakąkolwiek stronę. Wszyscy, jak tutaj siedzimy, jesteśmy uchwalając polskie prawo i również uchwalając ustawę o automatycznym nadzorze nad ruchem. I dobrze. Jesteśmy odpowiedzialni o to, żeby walczyć o mniej ofiar na drogach. Mówił o tym premier przed chwilą. Ale uświadomcie sobie państwo jedną bardzo bolesną prawdę. W roku 2012, w rekordowo niskim roku, jeśli chodzi o ilość zabitych na drogach, rekordowo niskim roku, jeden wypadek zdarzał się co 14 minut. Jedna osoba ranna w takim wypadku była co 11 minut. A jedna ofiara śmiertelna co 2 godziny. Śmierć na polskich drogach zbiera zbyt duże żniwo i nie jest to ani powód do żartów, ani powód do uprawiania politycznej propagandy. I liczę na to, że niezależnie od strony sali sejmowej przyjdzie otrzeźwienie i akurat w tej sprawie, gdy chodzi o ludzkie życie, nie będziemy uprawiali taniej propagandy. Jeśli chodzi o porządkowanie sprawy, bardzo często w ramach konsultacji społecznych nad fotoradarami pojawiały się nad programem bezpieczeństwa ruchu drogowego te zarzuty. Niedawno podpisałem, zresztą co obiecywałem, podpisałem rozporządzenie, które pozwala na weryfikację zasadności stawiania gminnych fotoradarów. Bo te, za które odpowiedzialny jest minister transportu, to są fotoradary stawiane przez Generalnego Inspektora Transportu Drogowego. Natomiast są fotoradary gminne i o tym państwo doskonale wiecie. Wiem, trzeba je zweryfikować, dlatego stosowne narzędzie prawne przygotowałem, podpisałem i ten audyt zasadności stawiania fotoradarów przez gminy właśnie rusza. Po raz pierwszy również zarządziliśmy audyt oznakowania na wszystkich drogach krajowych, w zasadzie na wszystkich drogach, bo na drogach krajowych prowadzi to Generalna Dyrekcja, a na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych policja. Dziękuję im za tą ciężką też pracę. Wprowadziliśmy nowe reguły oznakowania drogowego. Po raz pierwszy stworzyliśmy narzędzie internetowe, w którym ludzie mogą się wypowiedzieć na temat programu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ludzie mogą powiedzieć, że ich zdaniem jest fotoradar źle postawiony, albo ludzie, czego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, mogą każdy, panie pośle, nawet pan, jak pan wklepie w klawiaturę www.oceńprogrambrd.pl, to może pan napisać prośbę o ustawienie fotoradaru pod pana szkołą, pana dziecka czy pod pańskim domem. Takich zgłoszeń jest coraz więcej. I ostatnia rzecz, dosłownie ostatnia w tej sprawie, bo często to o tym mówicie. Chodzi o kasę do budżetu, mówicie. Zamknęliśmy temat wspólnie z ministrem finansów. Wszystkie środki z ustawy fotoradarowej, z mandatów z fotoradarów trafią do Krajowego Funduszu Drogowego, z którego budujemy drogi i przeznaczamy środki na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Sprawa jest w Sejmie, w Komisji Infrastruktury, za co również dziękuję Komisji Infrastruktury. Po fotoradarach, i to przecinam, jakby żeby zamknąć temat, nie ma żadnego kuglarstwa, nie ma tutaj, co zarzucał poseł wnioskodawca, wyjątkowo nieprzyzwoite zarzuty, że ktoś kogoś tutaj chce oszukać. Bzdury. Czytać ze zrozumieniem, panie pośle, trzeba. Tuż po wiedziałem, że ten moment, kiedy znowu się trzeba będzie skonfrontować, przyjdzie, kiedy zobaczyłem uśmiechniętą twarz pana posła Ziobro, tu 50 metrów stąd w sali konferencji prasowych, kiedy
Zresztą jak zawsze w czasie obrad Parlamentu Europejskiego on tu konferencję prasową organizował i modlił się o to, żeby jednak Komisja Europejska nie odblokowała nam środków na budowę dróg. Warto by było przy okazji zapytać pana posła Ziobro, co on zrobił w tej sprawie, żeby pomóc odblokować w Komisji Europejskiej te środki, bo ile pamiętam, pan poseł Ziobro szedł do wyborów z hasłem więcej dla Polski. Jak na razie świetnie mu idzie z więcej, ale dla siebie, dla Polski średnio. Komisja Europejska rekordowo szybko odblokowała nam środki na budowę dróg. Uznała, że wyjaśnienia złożone przez polski rząd są wystarczające. Inaczej niż polska opozycja, Komisja Europejska uznała je za wystarczające. Nie chcieliście słuchać, kiedy mówiliśmy z tej mównicy z minister Bieńkowską, kiedy składaliśmy wyjaśnienia Wysokiej Izbie w tej sprawie zablokowanych środków. Nie chcieliście słuchać, kiedy mówiłem o tym na Komisji Infrastruktury. W końcu nie słuchaliście tego, co mówiliśmy wspólnie z komisarzem Hahnem w Brukseli. I w zasadzie na śmieszność tylko zakrawa, kiedy słucha się jednego posła z PiS-u, który mówi tak. Bardzo dobrze się stało, że Komisja Europejska odblokowała pieniądze na drogi. Ale nie traktujmy tego w kategoriach sukcesu ministra Nowaka, tylko po prostu klęski. No tak, to jest ta logika, jest rzeczywiście tutaj, mówiąc waszym dawnym językiem, porażająca. Leszek Miller powiedział, przecież nie chodzi o to, że fundusze zostały odblokowane, tylko że w ogóle zostały zablokowane. Panie premierze, zbyt długo pana znamy, żeby nie wiedzieć, że na pewno sam w duchu pan się śmiał z tych słów, które pan wypowiadał. Swoją drogą, i to akurat bez fałszu, dziękuję panu premierowi Millerowi, że wycofał swój podpis spod wniosku o wotum nieufności. Prawdopodobnie kiedy przeczytał uzasadnienie, albo kiedy dowiedział się, że jednak została zgięta blokada środków unijnych na nasze drogi. Pozostaje tylko męska decyzja, panie premierze, jak głosować jutro. Ale to już zostawiam do sumienia. Wiem też, że jeden z posłów ruchu Palikota zbuntował się przeciwko temu politycznemu i nieuczciwemu wnioskowi i nie podpisał się pod tym wnioskiem. Pan poseł Bodio, któremu serdecznie dziękuję za tę deklarację, nie podpisywania się pod tym wnioskiem, bo widać, że jeszcze można być opozycją i podejmować merytoryczną dyskusję, bo przynajmniej on jest członkiem Komisji Infrastruktury w odróżnieniu do wnioskodawcy. Mówicie mieszkalnictwo, fiasko, w budownictwie, fiasko. To zobaczmy jeszcze jeden obrazek z przeszłości. Budownictwo socjalne, które powinno być tak bliskie lewicy. SLD, 21 milionów złotych w 2005 roku. PiS, 63 miliony złotych w 2007 roku. Platforma PSL, w 2012 roku 120 milionów złotych na samo budownictwo socjalne. A teraz zła informacja dla tych kapłanów modlitwy o klęskę i niepowodzenie. To tak, żebyście zrozumieli. Kiedy płakaliście, że kończy się rodzina na swoim, a tutaj fiasko. Premier w drugim exposé ogłosił przygotowywanie programu Mieszkanie dla Młodych. Nowy program mieszkaniowy skierowany do młodych rodzin, i singli do 35 roku życia i dwie zasadnicze nowości, które są też dowodem takiej skutecznej i przemyślanej polityki prorodzinnej w odniesieniu do młodych małżeństw, młodych Polaków. Po pierwsze, pomoc będzie jednorazowa na wejściu do kredytu, co bardzo wyraźnie poprawi zdolność kredytową. Po drugie, pomoc jest w wysokości 10% wartości kredytu na wejściu. Jeżeli rodzina posiada dziecko, jedno lub więcej, to jest plus 5%, to jest 15%. Ja rozumiem, że was to boli, bo nie potraficie sobie tego... Proszę bardzo, panie marszałku, ja chętnie pani poseł udostępnię miejsce, bo nie daję rady.
Pani poseł też nie da rady. Bardzo proszę kontynuować. Jeżeli rodzina nie ma dzieci, dostaje 10% do wartości kredytu. Jeśli rodzina ma dzieci, jedno lub więcej, jeszcze 5%, czyli 15% wartości kredytu. I jeśli w ciągu 5 lat na tym mieszkaniu pojawi się trzecie lub następne dziecko, to jeszcze 5%, czyli w sumie zaszyliśmy bardzo istotny impuls ekonomiczny dla młodych polskich rodzin, żeby chciały mieć dzieci, bo to jest dzisiaj też wielkim problemem, nie tylko w budownictwie mieszkaniowym, ale w ogóle problem demograficzny naszego kraju. I tak, jak premier zapowiedział, program ruszy 1 stycznia 2014 roku. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, nikt nie jest idealny, nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi. Staramy się na tyle, na ile potrafimy, ciężko wspólnie z moimi współpracownikami realizować program Polska w budowie. Wiem, że opozycji się to nie podoba, bo ich dokonania w tym zakresie pokazałem tutaj bezlitośnie, przyznaję. Popełniamy błędy, ale je też naprawiamy, tak jak w przypadku zaświadczenia ADR. Po latach nieudolności infrastrukturalnej, nie bez kłopotów, z problemami, tak jak w życiu, jak każdy z nas w życiu, ale krok po kroku budujemy drogi, budujemy linie kolejowe, kupujemy nowe pociągi, remontujemy stare dworce, żeby i za wszystko rzetelnie płacimy, żeby ludziom z roku na rok coraz lepiej w Polsce się żyło. Ja wiem, że to jest bardzo niewygodna prawda dla opozycji, ale nie możecie zupełnie zamykać oczy na tak elementarne fakty, które tutaj przedstawiłem. Nie trzeba lubić Platformy, nie trzeba lubić Nowaka, ale nie zamykajcie oczu i uszu na podstawowe fakty. I przynajmniej tam, gdzie się Polsce coś udaje, jak w sprawie euro, jak w dociągnięciu A2 do Warszawy, jak w domykaniu kolejnych ciągów dróg w Polsce, remontach dworców i tak dalej, to przynajmniej tam trzymajcie kciuki nie za rząd, ale za Polskę, za Polskę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, by realizować te piekielnie trudne zadania związane z tą wielką budową w naszym kraju, która się toczy, potrzeba wsparcia Sejmu i większości sejmowej, o co proszę, rządu i szefa rządu, za co dziękuję. Krytyki mediów, czasami bolesnej i bezlitosnej, ale potrzebnej, i przede wszystkim wsparcia ludzi, za co serdecznie dziękuję. Mamy wizję, wiemy, co chcemy robić, wiemy, jak trzeba to robić, oszczędnie i mądrze z punktu widzenia interesu podatnika. Dlatego chcę to robić dalej. Dziękuję bardzo.